Cześć, witamy Was nad Zalewem Piechota. No i zapraszamy do oglądania krótkiego filmu, w którym postaramy Wam się przekazać jak najwięcej informacji o nadchodzących zawodach. Zapraszamy do oglądania. Ty, słuchaj Kuba, po zakończonym sezonie wędkarskim fajnie by było gdzieś wypocząć z daleka od wody. Jasne, że tak. Ja najchętniej pojechałbym w góry. Kuba, jeśli już jest mowa o odpoczynku i górach, może przedstawmy jedną z nagród, jaką jest wyjazd weekendowy do rezydencji Czarny Niedźwiedź w Zakopanem, ufundowaną przez hurtownię Artmar z Gostynina Państwa Gozdowskich. Tak, no myślę, że jest to świetna nagroda. Wyjazd dla dwóch osób na dwie noce. Voucher ten będzie rozlosowany wśród zawodników, którzy wezmą udział w trzech naszych zawodach, czyli 23 czerwiec, 27 lipiec oraz 4 sierpień. Zgadza się. No i co? Czekamy na Wasze telefony, SMS-y oraz zapisy w punktach tam, gdzie są one wyznaczone. Tak, startują 23 maja. Spieszcie się. Wracamy do naszej młodzieży, czyli do Kuby i Maćka. Chłopaki, powiedzcie mi, jak rozpoczęła się Wasza historia wędkarstwa? Kto Was zaraził tą piękną pasją? No i dlaczego zdecydowaliście się dołączyć do teamu? No, może zacznę ja. Wędkarstwem zaraził mnie tata, ponieważ szukaliśmy czegoś, co oderwie nas od naszej codzienności i szukaliśmy takiej wspólnej pasji, która nam się spodoba. Dołączyłem do naszego teamu, Gostynin Fishing Team, bo chciałem doskonalić moje techniki łowienia i uczyć się nowych rzeczy. Maciej, a powiedz mi, jak to u Ciebie wyglądało? Mnie wędkarstwem zaraził mój tata. Łowił już tak mniej więcej od 7 lat, a zawodowo można by powiedzieć od 2. Interesuję się wędkarstwem od dziecka praktycznie i dołączyłem do Gostynin Fishing Team z tego powodu, że lubię łowić z innymi osobami i lubię działać tak w grupie. Jest fajna integracja, wszyscy się dobrze rozumiemy i jest fajnie po prostu. Wracam jeszcze na chwilkę do Daniela. Daniel jest przykładem tego, jak to może się zmienić pogląd na wędkarstwo, no i jak może się zmienić ilość sprzętu. Spotkaliśmy się 2 lata temu na łowisku, gdzie Daniel, patrząc na mój sprzęt, twierdził, że no, jemu to nie będzie nigdy potrzebne i po co aż tyle tego. A to jak widzicie na załączonym obrazku, no, bardzo szybko to wszystko się zmieniło. Tak, przyznaję się, faktycznie tak było. No nie myślałem, że tak bardzo mnie to pochłonie, ale jestem bardzo zadowolony. Naprawdę każdy powinien mieć jakąś pasję. No ja wybrałem wędkarstwo, fajnie, bo się udało zarazić też mojego syna. No i poszliśmy dalej tutaj razem z Kubą, prawda, żebyśmy stworzyli razem fajny team i razem tutaj w Gostyninie coś fajnego zrobili. Tak, no chcemy tutaj w naszym mieście, szczególnie, że aktualnie współpracujemy bardzo mocno ze stowarzyszeniem Pro Fishing and Sport, które jest tutaj dzierżawcą zalewu. Chcemy w Gostynie mocno rozwinąć wędkarstwo, szczególnie wśród młodzieży. Mamy sami w teamie właśnie 2 młodzieżowców, którzy no, uczą się w bardzo dobrym tempie, aktywnie łowią, spędzają ten czas nad wodą, a przede wszystkim odchodzą od komputerów, telefonów
spędzają czas na świeżym powietrzu. Tak, zgadza się. Cały nasz zamysł tego teamu, bardzo byśmy z Kubą chcieli, żeby tej młodzieży było nad wodą jak najwięcej. Będziemy dążyć nawet przez te nasze zawody, żeby dzieciaki mogły przyjść, zobaczyć zawodników startujących, prawda, żeby zobaczyli, jak te zawody wyglądają. I że naprawdę ta młodzież może łowić, tak? Przykładem Maćka, jak Kuby, którzy naprawdę robią fajne wyniki. Kuba, to opowiedzmy jeszcze raz o naszych zawodach. Zaczynając od terminów. 23 czerwca pierwsze zawody na łowisku Zalew Piechota w Gostyninie. Następnie przenosimy się do Skępego na łowisko komercyjne Gruba Ryba. Tam zawody będą 27 lipca. No i 4 sierpnia wracamy z powrotem do Gostynina. Zgadza się. Nad Zalewem będzie 40 stanowisk. W Skępym dysponujemy 20 miejscami do łowienia. Więc na Skępę radzę zapisywać się dość szybko. Tak. Pierwsze zapisy wystartują 23 maja na zawody, które odbędą się 23 czerwca. Wychodząc naprzeciw wędkarzom, zawodnikom, postanowiliśmy zrobić 3 miejsca do zapisów. Pierwsze miejsce to jest telefoniczne u Daniela. Numer oczywiście będzie podany na plakacie. Kilka dni przed zapisami będziemy również udostępniać na Facebooku. Drugie miejsce to sklep wędkarski Ecofish w Płocku i sklep wędkarski Asik w Gostyninie. Tam możecie się zapisać. Opłaty wpisowego należy opłacić do 10 czerwca, już tak maksymalnie. Może powiedzmy, że 2 tygodnie tak, przed zawodami. Do 2 tygodni, to już tam mniej więcej wychodzi 10 czerwca. Jeśli chodzi o wysokość wpisowego. 150 zł ustaliliśmy nad Zalewem, tak. 170 zł na łowisko w Skępym. No i oczywiście na te trzecie też wracamy do 150 zł tutaj u nas w Gostyninie, tak? Myślę, że warto wziąć udział w zawodach, bo no będziemy chcieli tutaj zrobić prawdziwe wędkarskie święto. Mamy mocne wsparcie. Ja jeszcze tylko wtrącę, że bardzo byśmy prosili, żeby to były wpłaty gotówkowe. Oczywiście jeśli będzie zawodnik z daleka, oczywiście też wpłata na konto jest możliwa. Tak. Zachęcamy do zapisów. Tak jak wspominałem wcześniej, mamy duże wsparcie. Podziękowanie dla wszystkich naszych patronów, którzy no, postanowili dołożyć tą swoją cegiełkę, żeby zbudować tutaj coś fajnego. No i co? No będzie na pewno o co walczyć. Tak, zapraszamy. Tak. Będzie mega fajnie. Zrobimy tutaj naprawdę do zobaczenia. Grubą imprezę.